2014 roku na szczycie NATO w Newport zaakceptowano wdrożenie środków bezpieczeństwa, które obejmują szereg działań lądowych, morskich i powietrznych wzdłuż wschodniej części terytorium Sojuszu. Natomiast dostosowane środki bezpieczeństwa dla Turcji, będące odpowiedzią na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa wzdłuż tureckich granic, Sojusz zatwierdził pod koniec 2015 roku. W związku z atakiem rakietowym w dniu 27 lutego 2020 roku, w którym zginęli tureccy żołnierze, oraz ze względu na pogarszającą się sytuację wokół tureckich granic, Turcja zwróciła się do sojuszników o wzmocnienie zaangażowania w ramach dostosowanych środków bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji. Skierowanie kontyngentu do realizacji zadań w ramach TAMT było odpowiedzią strony polskiej na prośbę strony tureckiej. Pierwsza zmiana PKW Turcja rozpoczęła operację 20 kwietnia 2021 roku. Trzon kontyngentu stanowią lotnicy, obsługa naziemna oraz oficerowie sztabu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Natomiast podstawowym środkiem używanym w kontyngencie jest samolot patrolowo-rozpoznawczy M28B1R wydzielony z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Loty patrolowo-rozpoznawcze realizujemy z bazy lotniczej Incirlik, położonej nieopodal miejscowości Adana, około 100 km od granicy syryjsko-tureckiej. Realizujemy zadania związane z pozyskiwaniem i wymianą informacji w obszarze wschodniego akwenu Morza Śródziemnego. Jednocześnie współdziałamy z zespołami morskimi NATO celem zapewnienia im wsparcia podczas wejścia i przebywania w rejonie odpowiedzialności. PKW Turcja dowodzę kluczem eksploatacji, do którego zadań należy przede wszystkim przygotowywanie samolotu do lotu, wykonywanie jego obsług oraz usuwanie wykrytych niesprawności tak, aby załoga lotnicza mogła wykonywać bezpiecznie swoją pracę. Mam przyjemność dowodzić grupą bardzo doświadczonych specjalistów, którzy poważnie podchodzą do swoich obowiązków i wiem, że staną na wysokości każdego postawionego im zadania. W rejonie misji współpracujemy z naszymi sojusznikami, zarówno z tureckimi siłami powietrznymi, które są tutaj gospodarzem, jak i z żołnierzami sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, którzy zawsze chętnie nam pomagają. Głównym zadaniem to wykonywanie lotów patrolowo-ratowniczych w wyznaczonym rejonie, generalnie w basenie wschodnim Morza Śródziemnego. Każdy lot patrolowo-rozpoznawczy trwa ponad 3 godziny. Tutaj w tym momencie, w danym tym rejonie rozpoznajemy okręty wojenne lub statki tak zwane w oczy specjalnego przeznaczenia, które budzą troszeczkę podejrzenia przechodząc przez nas rejonem. Wykonujemy fotografie, opisujemy zakres działalności, to, co te jednostki robią, w jakim są miejscu, ich sposób ich działalności. Przesyłamy do naszych tutaj sojuszników, latamy zarówno w dzień, latamy zarówno w nocy. Widać, temperatura nam sprzyja aż do tej pory, jest cieplutko i temperatury w samolocie też troszeczkę dają nam w kość, ale generalnie praca na lotnisku, czyli współpraca z kolegami z Turcji, z kolegami ze Stanów Zjednoczonych i cały zakres naszej tutaj przebywania nie stanowi problemu, stanowi dla nas głównie wyzwanie i przyjemność, która
jest związana z pobytem w bazie lotniczej Cienik w Turcji. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy całą rośnię przyjaciół. Rodziny wszystkich żołnierzy, którzy pełnią służbę poza granicami kraju.